Wydarzenie Zajrzyj do Huty odbywa się w tym roku po raz 12. Wydarzenie jest organizowane przez Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa, przy współpracy z wieloma partnerami, w tym roku ponad 30 różnych muzeów, ośrodków kultury, innych instytucji kulturalnych na terenie Nowej Huty. My jesteśmy Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Zapraszamy do naszego namiotu, w którym mamy leśne memory. Jest bukiet, jest drewno, dobra, co dalej? Proszę, kolejne trafienie. To jest, słuchajcie, dla ptaków. To są takie kule pokarmowe, ta akurat w kształcie dzwona, ta w kształcie, nie wiem. Kaczuszki było. Kaczuszki, no właśnie. A dlaczego już nie ma tego kształtu, Janek? Jak myślisz? Bo ją coś już zezarło. W ramach Zajrzyj do Huty Muzeum Nowej Huty przygotowało wiele różnych atrakcji dla zwiedzających. Odbywają się różnego rodzaju wycieczki. Ponieważ od urodzenia jestem w Nowej Hucie zakochana, stąd pomysł na trasę Zakochana Nowa Huta. No i w ten sposób dzisiaj możemy się spotkać i dzisiaj tą miłość do Nowej Huty pogłębić. Proszę Państwa, Zofia, zwana piękną Zośką, była dziewczyną niezwykłej urody. Pewnego razu odnaleziono właśnie w Dłubni ciało pięknej Zośki, ale niestety bez głowy. Więc biała dama, która ukazuje się na łąkach nowochódzkich, prawdopodobnie należy właśnie do pięknej Zośki. W ramach tegorocznej akcji Zajrzyj do Huty w kinie Sfinks można obejrzeć film Pod spodem. Razem z panem Kazimierzem Kubrakiem zwiedziliśmy podziemia Nowej Huty. Poprowadził mnie do miejsc, których nie tylko, że nie znałam, ale nie miałam pojęcia, że takie miejsca w Nowej Hucie istnieją. I poszedłem sam do tego schronu, sam. I to mnie zauroczyło. Coś niesamowitego. Na co dzień te miejsca są niedostępne. A nawet jeśli są dostępne, to przyznam szczerze, że trudno je odnaleźć. Gdyby nie pan Kazimierz Kubrak, to myślę, że w żadne z tych miejsc tak naprawdę bym nie trafiła. Otwiera pani. Wchodzi pani. Powoli. W ramach imprezy Zajrzyj do Huty Nowochódzkie Laboratorium Dziedzictwa razem z Artzoną zorganizowała serię kreatywnych warsztatów, spotkań w tajemniczym ogrodzie. I polegają na tym, żeby z różnych ekologicznych pudełek, z jakichś takich rzeczy, które nam na co dzień zostają, jak z jakichś rolek, z jakichś tubek, zrobić czy to lornetkę, czy lunetę. I co teraz, Olek, potrzebujemy? Przełożyć szkiełko. Przyłóż rączkami, tak, dziab. Tato, mamy lupę. Chcesz robić dalej postacie czy zwierzęta? Może zrobić zwierzęta, no. Indianie robi totemy, to nie wiem, czy kojarzysz, jak to wygląda. W tym roku Artzona zaprosiła mnie do wzięcia udziału w projekcie Zajrzyj do Huty. Postanowiłam zaprezentować cykl moich prac. Na wystawie znajdziemy prace poświęcone głównie Nowej Hucie, ale także innym miejscom i budynkom Krakowa. Wszystkie właśnie z okresu PRL-u, drugiej połowy XX wieku. Odbywają się zabawy dla dzieci. Przygotowaliśmy spacer wokół schronów. Natomiast ten schron ma dwa wejścia. Jedno znajduje się tutaj, drugie w sąsiednim pomieszczeniu. W momencie, gdyby nie było żadnego skażenia na zewnątrz, po prostu to urządzenie miało doprowadzać świeże powietrze do osób przebywających w schronie. No, mało takie spektakularne, ale to jest właśnie ten wyłaz. W ten sposób można się było ze schronu wydostać. Klub Kuźnia Ośrodka Kultury Norwida przygotował wiele atrakcji w ramach tegorocznej edycji Zajrzyj do Huty. Między innymi odbyły się tutaj dwa zajęcia edukacyjne dla dzieci przygotowane przez Bibliotekę Klubu Kuźnia. A jakie zwierzęta mamy w hucie, mówiliście? Słowik. Może gdzieś tu jest słowik. Może kawka. A co to słowik? Słowik to taki ptak, co tak pięknie śpiewa. Co ma takie rogi? Nie. Teraz w komiksie, tym, który będziemy za chwilę robić, to, co się będzie działo, będzie zależało od waszej wyobraźni. I tak naprawdę to, czy potrafimy bardzo ładnie rysować, czy tylko troszkę rysować, to jest rzecz wtórna. Jeżeli mamy wyobraźnię, to możemy zawojować świat. Na przykład, czy będzie się to działo w mieście, czy będzie się to działo... W mieście. Okej. Okay. Będzie się działo w mieście, będziemy widzieć ulicę. Tak. Więc myślę, że Zdzich odnajdzie swoje drugie życie. Chyba wiem, jak się to może skończyć. Przeprowadzamy właśnie spacer po
Nowochódzki Szylder. Będziemy sobie oglądać nowochódzkie szyldy, będziemy o nich rozmawiać. Nie zacznę od tego, dlaczego to formalnie jest niepoprawne. Tylko zapytam się naprawdę, komu się to podoba. Mamy warzywa, mamy paprykę, mamy pomidorka, dalej nie widzimy sklepu. To jest wszystko jakieś takie, wiecie, jakby nie wiem. Tutaj mamy ładną wystawkę zrobioną, powiedzmy, mamy wiszące torebki i mamy za nią szafeczkę z produktami. Gdzieś to jest wszystko spójne, bo są one poukładane aniołki razem z aniołkami. Tylko czy to działa? Jest za dużo. Też tak myślę, jest za dużo. Tutaj mamy ten pusty lokal i pole do działania, no wow. I mamy tu wystawkę, którą można byłoby naprawdę zagospodarować, czy siedziskami, czy stojakami. I to jest pytanie do ciebie. Czy naprawdę przyjdzie tutaj turysta z Krakowa, żeby kupić smoka wawelskiego w Hucie? No dokładnie. Ja nie wiem, co to jest za sklep, ja nie wiem, po co tu mam wejść. Nie wiem, czy kupić torebkę, pudełeczko, kubeczek, tam koszulki wiszą, czy miśka, czy czapeczkę. A tutaj, co państwo myślą? To jest sklep z zabawkami. Dla mnie to tak jakby, jak się budowało konstrukcję z Lego, gdzie dziecko to się otwierało pojemnik, się wysypawało. No ja tak mam takie skojarzenie, że to jest po prostu takie, wiecie, zabawki wysypane. No i tak to wszystko tu leży, no i wszystko na jednym. Znaczy bardzo zachęca to też, że jest nie tylko kawa na szybko, tylko że możemy tu przyjść, miło spędzić czas. Że jednak, mimo że te światełka są kolorowe, ale one nie są takie jaskrawe i nie tak biją po oczach, dają bardziej taki sympatyczny klimat, bo w środku są kolorowe książki. U nas oraczkuje, my się dopiero uczymy, po prostu się zachłysnęliśmy tą wolnością lat 90. tym, że możemy mieć duże i wszystko pstrokate, to teraz dopiero dociera do nas, że to tak naprawdę nie działa, że to trzeba troszeczkę przeredagować i dostosować do takich standardów, żeby pani, jako turystę, czy mieszkańcy, czy przedsiębiorcy, czy komukolwiek było po prostu wygodnie w tym się przemieszczać.